Peterem Gang PP, porozmawialiśmy o starej płycie, o nowej płycie i o kaczorze BRS. Musieliśmy poruszyć oczywiście ten temat, który był w oczekiwaniach wielu widzów. No, opowiedziane jest wszystko krótko, zwięźle i na temat. Zapraszam wszystkich, jeśli ktoś chce poznać mniej więcej tą historię, to pozna. I oczywiście porozmawialiśmy o grubie, o naszej kopalni tutaj w Zabrzu. Jak było? Peter był, pracował chwilę. Tak jest. Pozdrówki. Fajna przygoda. Hej. Pozdro. Siemanko wszystkim, witam w kolejnym odcinku Ambasadorze Rapu. Dzisiaj ze mną jest gość Peter Gang PP. Siemanko. Siemanko, siemanko. I co, na samym początku, zanim zacznę tak od pytań związanych z twoją twórczością, no to ostatni raz byłeś też tutaj u nas w Zabrzu. Nagrywaliśmy wspólnie teledyski, o których za chwilę porozmawiamy, ale chciałem najpierw porozmawiać o Zabrzu. Byłeś tutaj na kopalni, troszeczkę zwiedziłeś i poznałeś klimatu kopalnianego. Jak ci się podobało na kopalni, jak wrażenia? Nie, no ja do roboty nie jestem stworzony, ale w kopalni było fajnie, fajna taka przygoda, co nie? Tak, no byłeś też tutaj troszeczkę dla widzów, którzy nie wiedzą, powiedzmy, o co chodzi. No tutaj w Zabrzu dysponujemy kopalnią m.in. Guido, w której można zwiedzać, ale też można brać udział w szychcie tak zwanej, czyli praca. I wtedy też wiadomo, że to nie jest obraz prawdziwej kopalni, ale troszeczkę odzwierciedla, co się robi na kopalni, może tak bym to nazwał. No i tutaj właśnie Peter, m.in. Bartek Boruta, ja i parę innych osób uczestniczyliśmy właśnie w tej szychcie. Ten materiał też myślę, że się pokaże. Nie wiem, czy za chwilę go nie puszczę, czy po prostu w międzyczasie, jak nie, no to w osobnym, powiedzmy, będzie materiale. Zabieramy właśnie tutaj naszych gości na kopalnię. Bongo Brygada. Guido. No boję się. No, czyli to tylko 400... Powiedz to do kamery. 370 metrów tylko w dół, więc jak ktoś to byś szybko jakoś wyszła może. No zawsze możesz jak ktoś to oknami wyjść, no z jakichś tam są. No ale chyba nie zdarzałeś się trafić dla takich turystycznych, żeby się coś zawaliło. No ostatnio w Alpach też kolejka spada, też się nie zdarzała, jednak spadła. Tak. Które są potrzebne, no a potem ten szyb o nazwie kolejowy. Pojedziemy sobie najpierw w dół do głębokości 320 metrów na najniższy poziom tej kopalni, a potem już będziemy schodzić coraz to niżej, aż do głębokości 355 metrów. Gumiłki do stołu! Kaj się wybieracie? Na gruba? Na gruba? Będziecie robić na grubie? Zaraz zaczynamy, 350 metrów w dół, zjeżdżamy. Od założycia. Jademy, dojdzie, jest, wiadomo. Jademy dużo. Chodźcie. No. Zaplątała mnie tego. O-o. Zawsze się bałam takie... Mniej więcej półtorej minuty i razem idziemy na tej głębokości 320 metrów. Jak ta szola ruszy do granicy, hełmy podnoszą, pozdrawiam się właśnie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziesięć Boże na czas, przypominamy. I jademy. Jademy do ruszy. Przedać papier. Nie zabierasz roboty, ja? No to nie jest z wentylacją związane. Ale to jest też zapadnia taka... No, dział wentylacji nad tym pracuje. To jest jego dzieło, idzie to widać. Okej. Okay. Pamiętaj, że pijasz... Ale... Szleper bierze kluczyk, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Dobra, ja 39. Proszę, 19. Mam jeszcze drugą. Ja mam... Zamykamy te śruby, bo... Śruby zbierał tutaj ten najmłodszy. Nie spadnie te tam. Uważajcie, żeby mu to na nogi jest leciała, jak te śruby wyciągacie, nie? No na 19 wszystkie... No, miałem 3 tony. Atrakcji zapomnieli. Bo ty chcesz pływać zawsze zwiedzać. Bo fanfę samą ten... Dawaj, proszę, też masz chyba. No właśnie. To ja tu kamerzysta jestem. Nie jestem. Hoppa. Co? Za nogę? I z tym ringiem też.
No ale co, trochę tam popracowałeś, powiedzmy, jak ci się podobał w ogóle taki klimat bardziej kopalniany, miałeś na początku jakiś strach, no bo zjeżdżaliśmy szorą 350 metrów w dół, czy tak sobie kopalnię wyobrażałeś, czy jakoś inaczej, wiadomo, że to jest pokazowa, powiedzmy, troszeczkę inaczej to wygląda naprawdę, ale jak to właśnie twoje wrażenia? No powiem ci, że no, wrażenia jakiegoś zbytnio nie robiło, bo to wiadomo, że to w kopalni, co nie, do pracy nie zmuszali rekreacyjnie, to jest, no dla mnie to jest po prostu... Ja bym tam nie pracował, podziwiam osoby po prostu, które tam pracują, jest po prostu bardzo niebezpiecznie, stromo, słabo się tam oddycha, dużo tej pylicy jest, no i po prostu ciężka jest ta praca, co nie? Także pełen podziw, kurwa, dla wszystkich. Co no, też zjechaliśmy 350 metrów, wiadomo, że... Czułem też na ciśnieniu, tak? Czułeś to, tak? Odczułem właśnie, że byłem pod ziemią, tak, i ciężej się w ogóle oddychało, tak, kurde, szybciej się pociłem. Takie, kurde, było zdenerwowanie, co nie? To co, dzisiaj idziemy na kolejną szychtę? Nie, nie potrzeba. Tą ciówcią, tym wagonem można pojechać, co nie? Jeszcze następnym razem może właśnie uda się coś tutaj zwiedzić. Gruba? Co znaczy gruba? Oj, kurde, nie pamiętam. Kopalnia. Uczyliśmy cię tutaj słówek śląskich, ale ciężko, okej. Okay. Ale fajna przygoda, naprawdę polecam wszystkim. No, kurde, coś niesamowitego. Nie mógłbym tam pracować, ale tak, żeby sobie pójść na parę godzin, to polecam. No, okna się nie dało otworzyć, no nie? Okej. Twoja nowa płyta zbliża się. No, jakieś utwory pojedyncze słyszałem z twojej nowej płyty, no bo też jestem, powiedzmy, odpowiedzialny za dwa teledyski. O których potem może jeszcze porozmawiamy. No, z twoją wcześniejszą twórczością, z płytą, którą tutaj mamy, która będzie do wygrania w konkursie, więc zostańcie z nami do końca. No, tak trochę porównałem tą nową płytę, powiedzmy, tą poprzednią i twoją twórczość, powiedzmy, która jest dostępna na YouTubie. I tu mam takie pytanie, co się zmienia w twojej nowej płycie? No bo ja to w jakimś sensie dostrzegam, no chyba też wydaje mi się, że oczywiście mogę się mylić i możesz mnie poprawić, no, że też chyba są to już takie bardziej mocniejsze przemyślenia, powiedzmy, bardziej dojrzalsze, ale jakbyś to ocenił swoją nową płytę, czym ona się różni od poprzedniej? No, pierwsza to była bardziej taka na hardkorze, prawda, no, uliczny rap, jak wielu osobom też siadł ten uliczny rap, mam nadzieję, że teraz jeszcze bardziej siądzie, po prostu taki bardziej spokojny klimat. No, spokojnych mam kawał, myślę, że to jest pół na pół. Płyta nazywa się, nosi nazwę Za dużo zmartwień. No, w moim życiu teraz jest bardzo dużo zmartwień, mam bardzo dużo problemów związanych i z prawem, i w moim życiu, no dużo się, kurde, dzieje. Dlatego ten rok zakończę takim podkreśleniem jak Za dużo zmartwień. No co, no w pierwszym promującym kawałku to odbędzie się taki artysta jak Bartek Boruta i Globus. Drugi kawałek to jeszcze nie zdradzam, a trzeci to jest właśnie Z Tobą, z Kraszą i z Harpim Mur. Bardzo pozytywnie odzwierciedlam tą płytę teraz. Ja myślę, że będę przekazywał tyle, ile chcę, co nie? Okej, no powiedziałeś o pierwszym kawałku, który jest kawałkiem tytułowym, do którego też właśnie kręcę klip. Jeszcze oczywiście, jeszcze nie zakończyliśmy kręcenia, tam jeszcze jakieś sceny brakują. Trzeci kawałek to jest ten nasz kawałek, tak? W sensie natrafiliście, tak? Tak jest. Jako trzeci teledysk promujący moją płytę będzie 5 lub 6 teledysków, to jest po prostu... A drugi teledysk? Drugi na razie nie zdradzam, będzie to solowy kawałek, na razie nie zdradzam, nie mam go dokończonego, także na razie o nim nie rozmawiam. A tytuł zdradzimy przynajmniej? Też nie. Nie chcę zdradzić? No coś dzisiaj tu musimy zdradzić, jeszcze się zastanów. No zdradziłem już dość wystarczająco. Zdradzę tylko tyle, że prawdopodobnie 1 listopada startuje mój preorder i wleci pierwszy klip, czyli Za dużo zmartwień. Resztę informacji gdzieś bliżej będzie podawane, na pewno na moich social mediach. No a nie obawiasz się też odbioru twojej muzyki pod tym względem, chociaż ta płyta też, ona też ma ulicę w sobie, ale nie jest aż taka, powiedzmy, hardkorowa, tak mi się trochę wydaje, ale oczywiście, mogę się oczywiście mylić, ale nie obawiasz się, że właśnie osoby, które są przyzwyczajone do tej takiej mocnej, powiedzmy, ulicy, czy one właśnie przez to, że ta płyta jest troszeczkę inna, nie wiem, nie przestaną na przykład ciebie słuchać, nie obawiasz się tego? Nie, myślę, że jeśli ktoś jest moim fanem i lubi moją muzykę, no to będzie się utożsamiał też z mojej teraźniejszością, na przykład jeśli u mnie jest teraz, na przykład, dajmy na to, za dużo zmartwień tych i chcę to odzwierciedlić i pokazać, no to myślę, że fani, tacy najwierniejsi, to przyjmą to po prostu i będą się z tym utożsamiać na co dzień i wspierać mnie w tym, prawda? A myślę, że już jeszcze nie jedna będzie mocno uliczna płyta. No a skąd taka przemiana w tej płycie?
No tak jak mówiłem, no dużo się dzieje u mnie w życiu złego teraz ostatnio, prawda? No tak, konflikty z prawem, no jedyne co mi się układa to z kobietą, którą bardzo kocham, pozdrawiam serdecznie. No co tu, to by dużo można było opowiadać, a na razie nie chcę w internecie gdzieś tam się wypowiadać na takie tematy, ale no jest dużo po prostu problemów i chciałem taką płytę teraz zrobić. Znaczy tam jest parę takich mocniejszych kawałków z Amsterem, na przykład mówiłeś do mnie brat, parę różnych jakichś takich, na przykład z GSP będzie kawałek oraz z Czarnym 070, no jest bardzo mocne są te kawałki, tylko po prostu tak jak mówię, no bardziej odzwierciedla to spokój teraz w moim życiu, zmartwienia i chciałbym to w tym tak jakby sobie pomóc w naprawie tego wszystkiego. Znaczy no tytułowy utwór też jest mocny. No tak, ale spokojny. No. Tytułowy, tak można zobaczyć, sorry, że ci przerywam, jestem, no to bardzo będzie się różnił, prawda? Tam przez 3 minuty lecę cały czas sobie na hardkorze takim, opowiadam tak jakby o sobie, a teraz wiedzie za dużo zmartwień. No i będzie bardzo pozytywny, myślę, że. Kolejne pytanie, o którym przed chwilą nawet trochę rozmawialiśmy, o gościach na twojej płycie, bo w internecie chyba nie zdradzałeś, tak? Bo widziałem, że na relacji zdradziłeś właśnie ten pierwszy utwór, jak się nazywa, tytułowy, jacy będą gości. No dzisiaj powiedziałeś o tym drugim teledysku. Czy chciałbyś jeszcze jakiś kawałek, nie wiem, powiedzieć na przykład, który jest dla ciebie ważny na tej płycie, może nawet najważniejszy, chociaż wydaje mi się, że ten tytułowy też jest, tak, ale czy jest jakiś taki inny utwór dla ciebie, który jest też dla ciebie, powiedzmy, odgrywa jakąś taką większą rolę i wyróżnia się na tle innych utworów z płyty? Mówiłeś do mnie, brat. Jest to mocny kawałek do osób tych, którzy się źle zachowali w życiu wobec mnie. Diss pierwszy na tego Kaczora BRS też się nazywał Mówiłeś do mnie, bracie. To jest też odzwierciedlenie głównie do niego oraz do różnych osób, które zaszkodziły mi w moim życiu po prostu. I ten kawałek jest solowy, czy są jacyś goście? Nie, jest Amster i Zwola. Prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie premiera na prośbę Amstera. Serdecznie pozdrawiam PDW, ziomeczku. Czekamy na ciebie jak najszybciej, żebyś wrócił. No co, chciał, żeby ten kawałek po prostu wyszedł, bo to ten kawałek ma po prostu moc. I w następnym tygodniu będzie tego premiera. No przed nami jeszcze są dwa pytania, ale zanim te pytania... zanim zadam te pytania, to może puścimy jakiś twój teledysk, może z ostatniej płyty? Masz jakiś pomysł? No to można puścić Jestem, prawda? To ludzie od razu zobaczą, czym będzie się różnić ta płyta, bo tam w to Jestem naprawdę jest mocny. A teraz w tej płycie to zaś będzie odzwierciedlenie, też będzie ulica, ale bardziej w innym klimacie. Okej. Sprawdzajcie Jestem. Witamy po krótkiej przerwie, mam nadzieję, że klip i kawałek wam się podobał, chociaż wydaje mi się, że jak ktoś śledzi twoją twórczość, akurat ten utwór bardzo dobrze zna, ale oczywiście mamy nadzieję, że są też tutaj nowi słuchacze, którzy właśnie trafią do ciebie na kanał i będą sprawdzać kolejne produkcje. Teraz mam takie pytanie trochę bardziej, powiedzmy, prywatne, bo w programie Ambasadorzy Rapu nie tylko o muzyce rozmawiamy, też o różnych innych rzeczach, ale oczywiście możesz to do muzyki też porównać. Czy masz jeszcze jakieś swoje marzenia, ale marzenia muzyczne i marzenia takie gdzieś, powiedzmy, prywatne. Może jakieś marzenia, co byś chciał osiągnąć w muzyce? W muzyce no nie muszę nic osiągać, prawda? Ważne, żeby było tylko o mnie te osoby, które mnie wspierają cały czas, ci fani, którzy dodają mi otuchy. No wiadomo, fajnie by było jeździć, grać te koncerty, zarabiać na tym jakieś pieniądze, żyć z tego, ale nie mam jakiegoś na to parcia. Pracuję, dbam o kobietę, ona również o mnie, jest mi dobrze i w sumie marzenie to tylko jedno, żeby nic się jej w życiu nie stało i żeby dbać o jej dobro. Stworzyć z nią piękną rodzinę i tyle. Nie mam żadnych jakichś ambitniejszych planów niż to. No a muzycznie to już może bym powiedział, że to zbyt mocne słowo jak marzenia, ale może masz jakieś cele muzyczne takie, nie wiem, przed chwilą też o tym rozmawialiśmy przed wywiadem, ale może są jakieś osoby, na przykład na których się, nie wiem, wzorowałeś, były jakieś autorytetami dla ciebie w życiu, jak byłeś dużo młodszy, bo wiemy, że jak się poznaje tą rap scenę, to już potem wiele rzeczy się zmienia i spostrzeżeń, ale może kiedyś były takie osoby, które właśnie słuchałeś i dzisiaj byś chciał na przykład z nimi mieć kawałek. Nie jest to twoim może jakimś wielkim marzeniem, powiedzmy, ale jakimś takim celem właśnie, który byś chciał sobie zaspokoić czy skreślić ze swojej listy?
No, zawsze chciałem nagrać z Burutą kawałek. Kiszło to wiadomo jak jest, a z Bartkiem już nagrywam, mamy bardzo dobry kontakt, także jeden taki cel jest spełniony. No, od mało lata to zawsze, no, jak pewnie wielu z ulicy, słuchało Bonusa, Dudka. Z nimi myślę, że bym chciał mieć kawałek, ale no, nie wiadomo jaka tam droga. PDW Bonus oczywiście. No i co? I chyba nie mam jakichś tam bardziej takich osób, z którymi bym chciał coś robić. Jak zrobimy, to fajnie. No, jest wielu dobrych po prostu raperów i tych z podziemia, i tych na górze. Czyli bardziej osoby wymieniłeś z takiej ulicznej, powiedzmy, sceny, też ich gdzieś tam słuchać, bo właśnie się zastanawiałem, czy po twojej takiej, mogę to nazwać, powiedzmy, takiej trochę przemianie, byłem właśnie ciekaw, czy może właśnie już trochę w innym kierunku nie pójdziesz i nie będziesz miał jakichś innych takich celów, jeśli chodzi o raperów, z takiej innej półki niż ulica. To znaczy, no, na przykład nie wiem, jak go odbierać Małacha, bo Małach też zawsze tam gdzieś był związany z ulicą, zawsze jego propsuję. Małach ostatnio słucham dużo Kukona, no mam też innych, tylko po prostu no, nie jest jakieś parcie to, żeby nie wiadomo jak, jaki to był cel w moim życiu, żeby z nimi nagrywać, prawda? Kiedy się spotkamy, poznamy, może nagramy kawałek, będzie to fajne uczucie, ponieważ słucham już ich od jakiegoś czasu. Kukona nie, bo od jakichś 2 lat, ale też robi bardzo dobrą robotę. Mam jeszcze ostatnie pytanie, potem mamy taką rundkę szybkich pytań, co jest nowością w naszym programie. No myślę, że taki temat, który najbardziej elektryzuje widzów i tą rapową scenę, jeśli chodzi o ostatnie rzeczy, które się działy. No mam tutaj na myśli twój konflikt z Kaczorem. Tylko często też wrzucasz różne filmiki, on wrzucał i zawsze to było takie niepoukładane trochę, tak sobie wydaje. I myślę, że to jest dzisiaj odpowiedni moment właśnie, żeby... Chciałbym Cię właśnie zapytać o taką genezę Waszego konfliktu od początku, od czego się zaczęło, bo Wy przecież tak naprawdę się ziomkowaliście, tak? Od czego to się zaczęło, że ten konflikt był między Wami? No ja już z Kaczorem to ja już się znam kilkanaście lat, mogę to powiedzieć. Pierwszy nasz kawałek nagrany był przed moim pierwszym wyrokiem w wieku chyba 15 czy 16 lat w składzie THC razem z nim. No co, no siedziałem po prostu, on mnie tam oszukiwał z nawidzenia na różne tam jakieś paczki, coś tam, mówił, że wpłaci, mówił, że coś tam. No wyszedłem, przepraszał mnie, pogodziliśmy się, poszliśmy w kierunku. A był u Ciebie na widzeniach czy nie? Nie, no gdzie, nie dotarł, był, miał być parę razy, wpisywałem go na widzenie, tym sobie też zajebałem, że inni koledzy nie mogli wjechać, bo jak jeden już się tak nie wstawił na widzenia, no to wiadomo, no to wychowawca już robił problemy na innych, co nie? No bo dlaczego ma się, jak jeden się nie wstawi, to dlaczego reszta ma się wstawić? No ale dobra, no wyszedłem, w jakąś tam stronę wspólną poszliśmy, no i kiedyś po prostu zaczął znowu pić, bo to jest, on ogólnie jest uzależniony od alkoholu i od narkotyków, co to jest, nie ukrywam tego, bo to jest nieuniknione, jest po kilka razy na odwyku. No i akurat jak ja wyszedłem, to gdzieś był 2 lata nie pił. No i gdzieś tam po roku czasu działania razem zaczął pić, zaczął kręcić jakieś tam lewe afery, gdzieś tam do pewnych chłopaków powiedział, że ja się rozjebałem do jakiejś sprawy, gdzie ja nawet tam nie zeznawałem, oni pierwsi tam zeznawali. No i ten konflikt się tak rodził. Kiedyś powiedział, że nam ujebie wszystko w Polsce u raperów, no to dostał ode mnie w zęby, to było chyba w styczniu z 18 na 19 roku, wpadł, nie wstał, już mu tam straż miejska tak jakby pomagała. No i ostatnio to wjechałem, no ja nie miałem jak się odezwać, jak byłem na sankcji. No, potem były disy, które nagrywaliście między sobą. Kto nagrał pierwszy disa, ty czy on? Ja wypuściłem, jak usłyszałem, że mówi, że ja się rozjebałem do jakiejś sprawy, to powiedziałem, że koniec dobroci i poleciałem z nim, a byliśmy już jakieś 10 miesięcy w konflikcie. Potem on nagrał disa, ty i tak jakoś to poszło z disami, tak? Tak, no i ja zamknąłem. Wtedy kontaktu żadnego ze sobą nie mieliście, nie widywaliście się gdzieś tam? No ostatnio, co w maju, dzwonił do mnie, prawda, i przepraszał. A, czyli potem ty znów wylądowałeś na kryminale, tak? Tak, na sankcji. I potem była ta sytuacja, którą wiele jakichś portalów opisywało, gdzie poszedł na lipo, tak. I tam wykrzykiwali różne hasła. No wiadomo, no jak jest ktoś kumaty i normalny, to wie, że takich ruchów nie można robić, kurwa, że iść krzyczeć takie coś, jeśli ja siedzę normalnie, nie pucuję się, mam poważnych wspólników i wszystko jest tak, jak należy, prawda? On przyszedł, zrobił jakiś tam cyrk pod kryminałem, rzucił to w internet, no i tym sobie jakby nabił sławę. Jak wyszedłem, to prześledziłem jego całe ruchy w internecie, to zauważyłem, że otworzył sklep z powrotem popalone styki, gdzie przez 2 lata pilnowałem, żeby ten sklep po prostu był zamknięty i nie mógł sprzedawać swoich ciuchów. Otworzył sklep, dodawał tam jakieś posty, coś tam, chyba ostatni post, nie wiem, z 22 kwietnia był, ja wyskoczyłem 23 kwietnia i od tamtej pory cisza, jakieś tam stare zdjęcia dodawane, słyszałem, że ta jego kobieta po prostu dodaje zdjęcia, żeby prowadzić, bo mają tam jakieś dziecko, jakieś tam, wiadomo, no jak on pije, to pewnie nie zarabia, prawda?
No a jak ta sytuacja w Kryminale, bo oczywiście to słyszałeś, tak? Jak oni tam krzyczeli, żebyś się wybił. I czy jakoś to tam wpłynęło na twoje nastawienie, samopoczucie i ogólnie na sytuację, nie wiem, na celi czy na Kryminale? Zacząłem napierdalać po 3 treningi dziennie i powiedziałem, że go zajebię, co nie? Odkąd wyszedłem, no nie mogę się z nim spotkać, nie mogę nic, no... Sytuacja, która była w internecie, no wstawiłem to, no bo jak ja mam się inaczej bronić, jeśli on w maju mi obiecuje, że on to wyprostuje wszystko w internecie, prawda? Że przeprosi mnie i tak dalej, że jakoś to pójdziemy każdy w swoją stronę, a on kurwa już 3 razy na odwyku był, jest wrzesień, a on tego nie wyprostował. To muszę to wrzucić w internet, wielu mnie za to krytykuje, ale no to jak ja mam się bronić, jeśli on wrzucił w internet i narobił mi tym problemów, a ja mam po prostu potwierdzenie, że on kręcił na lewo tą aferę i po prostu mnie przepraszał, kurde, no to jak tak można się zachowywać? Wrzuciłem to w internet, bo już nie mogłem wytrzymać, na, jak widziałem różne komentarze, jakieś kurwa wypowiedzi różnych ludzi, że ja to nie wiadomo, co ze mną jest nie tak. Ze mną jest wszystko w porządku i on o tym bardzo dobrze wie i dlatego mnie też przeprosił, prawda? Czy jak dobrze zrozumiałem, to po tej sytuacji, która była pod Kryminałem, to potem rozmawialiście i on to miał wyprostować i miał, powiedzmy, i miał to choćby wyprostować na internecie, ale do dzisiaj tego nie zrobił, dlatego też wrzuciłeś te filmiki, które już miałeś wcześniej, tak? Tak, tak, tak. No miałem je od maja, prawda, te filmiki. Nie udostępniałem. Ci, co mieli widzieć, w różnych miastach były te filmiki, osoby dostały, moi dobrzy przyjaciele. Również też tutaj u was pokazywałem. Kogoś znam, kogoś szanowałem, to pokazywałem od razu po prostu. Ktoś jak się odwrócił z mojej strony, to tego nie widział, bo skąd jak przestali, niektóre osoby po prostu przestały ze mną rozmawiać, bo sobie pomyślały, o, bo Kaczor, kurwa, coś tam, kurwa, nie wiadomo, jak ze mną przerobił. Chuja przerobił, on po prostu jest zwykłym debilem, kurwa, który jest uzależniony od używek i nie myśli, co robi, prawda? Poszedł, myślał, że coś zrobi, nie wiem, myślał może, że będę siedział z 15 lat, prawda? Wyszedłem po 3 miesiącach. Czyli, ale pomimo tego, że on no, też zrobił ci dużo krzywdy, to i tak chciałeś w jakimś sensie no, pogodzić się pod tym względem, żeby każdy szedł w swoją stronę, to takie mam pytanie, już wiem, że trochę znów to poszło do przodu, te filmiki, tak się pytam z ciekawości, czy gdyby on już, nie wiem, miał ten okres swojej abstynencji, powiedzmy, to jakoś, nie wiem, wyprostował w internecie, czy byście poszli w swoje strony dalej? Teraz już nie. Teraz już nie, no miał szansę, no masz 3 miesiące, prawda, jesteś racjonalnym człowiekiem, jeśli dogadujemy coś, no to dotrzymujesz słowa, prawda, a on mnie robił w chuja, jeszcze usłyszałem, że coś tam krzyczał do kogoś, kurwo, peterowska, no to kurwa, no to tak się chyba nie robi, prawda, no kurwa, ciśniesz kogoś po alkoholu, ty kurwo, peterowska, a Petera 3 miesiące wcześniej przepraszałeś i chciałeś się godzić, wtedy dałem mu szansę, ponieważ to w internecie też źle wygląda, źle mi robi, źle jemu robi, dobra ziomek, przepraszasz mnie, idźmy w swoje strony i tyle, prawda, wyprostuj tylko to w internecie, żeby ludzie nie myśleli, że jestem jakiś frajer, bo nie jestem frajerem, zawsze wszystko w porządku ze mną było. To on wolał pić, raz słyszałem, że jest na odwyku w czerwcu, później chyba w lipcu i teraz gdzieś był w sierpniu na odwyku, to powiedziałem, że no już koniec, no kurwa, ile można czekać na wyprostowanie pewnej sprawy, prawda? No a jak takie relacje, powiedzmy, na ulicy, bo też często się tak chyba było, że no, on miał też jakieś swoje poparcie, chyba już dzisiaj tak te osoby, które gdzieś po jego stronie były, chyba już tak nie stoją po jego stronie. No minęło to, już dużo osób też się poodzywało do mnie, dużo fanów się poodzywało, zresztą poudostępniałem, ile on w ogóle fanów przekręcił, no jak tak można w ogóle funkcjonować, on ma 31 czy 32 lata, ruszyłby dupę do roboty i by miał pieniądze, a nie przekręcać swoich fanów na bluzy, na kurwa wysyłki, jakieś kurwa lawety, 2,5 tysiąca, no na co takie coś robić, prawda, no to już tylko świadczy tylko i wyłącznie o nim, że sięgnął totalnego dna, moim zdaniem oczywiście, a to jest większość osób, które było też po jego stronie, po tym filmiku dalej się odezwało do mnie, a po tamtym filmiku odezwali się do Kaczora, po moich disach odzywali się do mnie i to jest taka po prostu układanka, 60% mogę powiedzieć osób po prostu przeskakuje z jakby z kwiatka na kwiatek, prawda, że jest, jak jest po mojej stronie to są u mnie, jak jest po jego stronie to są u niego, jak znowu jest u mnie to są u mnie, prawda. Myślę, że tym akcentem zakończymy temat Kaczora. Myślę, że to i tak dobrze, fajnie, że to poruszyłeś i tą historię troszeczkę wyjaśniłeś pod tym względem, że ona jest w jednym miejscu i każdy może posłuchać od początku, powiedzmy, do dzisiejszego momentu. Tak, jak... Jeszcze dużo, dużo by opowiadać, prawda, ale no myślę, że czasu by nam nie starczyło na ten obiad. Zrobimy nowy odcinek specjalnie. Nie, no, tak, nie, no żartuję. Tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy wywiad. Mam jeszcze takie rundka szybkich pytań, to jest nowa formuła tutaj. Ja ci będę zadawał szybko po prostu pytania. Możesz szybko odpowiadać, a możesz się też oczywiście zastanowić. To też nie jest na czas. Pytania są oczywiście bardzo proste.
Pierwsze pytanie, który disc dla ciebie jest mocniejszy? Mówiłeś mi bracie, czy prawda diskaczo? Prawda, zdecydowanie prawda, tym go zamknąłem. Old school czy new school? Old school i new school. Nie mam żadnych. To i to mi się teraz podoba. Kiedyś było tylko i wyłącznie z old school, ale teraz jak słucham tych nowych, to też to fajnie po prostu brzmi. Najlepszy polski raper? Bonus RPK. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Szczęście mojej kobiety i mojej rodziny. Facebook czy Instagram? Instagram. Najlepszy film związany z hip-hopem? Ten o Hadzie mi się mało podobał. Nie, mam chyba jakiegoś związanego hip-hopu. Musiałbym grubiej pomyśleć po prostu. Jak uważasz, jaki jest najgorszy nauk? Alkohol i narkotyki. Na jakich raperach się wzorowałeś? Całe życie no, na ciemnej strefie. Przede wszystkim ciemna strefa zawsze gdzieś tam była w moim życiu. Gdybyś mógł cofnąć czas, jakiego utworu byś nie nagrał? Utworów z Kaczorem BRS. Czy ktoś odmówił ci nagrania wspólnego utworu? No tak, znaczy odmówił. No było z niektórymi osobami, nawet z tymi wyżej, nie będę już wymieniał ksywami, że tak, dograją się, a tak naprawdę kurwa, zwlekają, a po prostu nie lubię się upominać. Czyli nie są słowne. Nie, tak, że nie dogram się do ciebie, tylko po prostu gdzieś tam na Instagramie było kontakt, był coś tam, ale koniec końców jak wysyłam pilota czy coś, to już później jest zero odzewu, co nie? No i to były nasze wszystkie pytania, czyli 10 pytań, tak, szybko poszło, za niedługo wywiad się ukaże, nie wiem w jakim momencie, bo możliwe, że te sceny z kopalni też dodamy z szychty. Na sam koniec oczywiście mamy dla was konkurs, w konkursie jest do wygrania płyta, nie będę mówił tytułu płyty specjalnie, bo to będzie nasze pytanie w konkursie. Jeśli chcecie wygrać płytę, to odpowiedzcie w komentarzu na Facebooku lub na YouTubie lub na Instagramie. Ze wszystkich tych trzech miejsc zbierzemy osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytanie, jaki jest tytuł ostatniej płyty Petera. I oczywiście płyta jest podpisana z podpisem. No i co? Do zobaczenia. Chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć na sam koniec, albo kogoś pozdrowić. Nie, no pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków, tych za kratami i tych na wolności. I chyba tyle. No. Pierwszy wywiad myślę, że nie wyszedł źle. Pozdrówki, hej! Pozdrow.